wcześniej, bo to... Witajcie w kolejnym vlogu. Ostatnio byłam sama, a dzisiaj jesteśmy w powiększonym gronie. Przyjechali wczoraj do nas nasi przyjaciele, których poznaliśmy w Albanii. No i razem podróżujemy przez Algarve, ponieważ wypożyczyli sobie kamperka. Także chcemy wam pokazać dzisiaj parę ładnych widoków, a także pokazać, jak wygląda taki wypożyczony campervan. Widzicie, są podwójne łóżka. Tutaj są dwa łóżka, dwa miejsca do spania. Na dole są dwa miejsca do spania. Za tymi drzwiami jest kaseta i prysznic, umywalka. A tu znajduje się lodówka. Stolik, fotele odskładane. Zasłonka, ona oddziela. Oj, ten przód. Powiem wam szybko, że ten campervan jest wypuszczony z firmy Indie Campers. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ma ona najlepsze ceny, jeśli chodzi o campervany. Jeśli zależy wam na czymś niedrogim, to chyba to jest najlepsze miejsce. Co prawda robiłam bardzo krótki research, dosłownie pół godziny, ale no sprawdzałam kilka stron internetowych i na większości z nich do wypożyczenia są kampery. I te kampery potrafią być mega, mega drogie. Natomiast ten w jakiejś przyzwoitej cenie był, bodajże 60 euro za dobę, mniej więcej. Nie chcę wam też mówić, bo to podejrzewam, że się zmienia w zależności od daty i długości pobytu. Natomiast no, jest to po prostu bardzo fajna cena, bo mniej więcej tyle kosztuje wynajęcie mieszkania, gdzieś Faro powiedzmy, i wypożyczenie samochodu. No tutaj wszystko jest w cenie. To tyle jakby w tej kwestii, jeśli chodzi o cenę, także możecie sobie zobaczyć, sami porównać. No i gdybyście mieli ochotę na jakiś taki po prostu zwykły kamperek na kilka dni, to jest super rozwiązanie. A my teraz jedziemy zwiedzać, jedziemy zobaczyć zachodnie wybrzeże, Sagres i z Costa Vicentina. Także zostańcie z nami, jeśli chcecie zobaczyć jakieś fajne widoczki. Pojechał robić serwis, a my jedziemy dalej zwiedzać końcówkę Portugalii. I przy okazji mam szansę jechać jako pasażer. No dzięki. Cześć Łukasz, cześć Beata. Cześć. Jak wrażenie, jak pierwsza noc w kamperze? Świetnie, rewelacja. To wasza pierwsza w ogóle, jeszcze nigdy nie spaliście tak, o kamperze. Nigdy nie spaliśmy, chcieliśmy spróbować, wypożyczyliśmy tego kampera, przyjechaliśmy na weekend do Portugalii. Jest super. W sumie to on nie jest aż tak do końca funkcjonalny jak wasz. Dlatego w przyszłym roku budujemy naszego za pomocą waszego kursu. O, dzięki. I następna zima w Portugalii. Dokładnie. Super. Dobra, teraz idziemy zwiedzać. Lecimy. Idziemy. Thank you.
dzieje. W drugą stronę obrócone. Możemy to zrobić. Nasi znajomi chcieli spróbować portugalskiej potrawy, więc wymyśliliśmy, że zamiast przepłacać w restauracji, zrobimy im przepyszną kataplanę i podamy ją na klifie z widokiem na plażę. Kataplana to, przypominam dla tych, którzy są nowi na naszym kanale, jest to narodowa potrawa Portugalii Algarve, składająca się z owoców morza w postaci takich muszelek, tych ryb, na przykład mamy jakieś filety i krewetek, mamy wielgachne takie krewety. Też, nie wiem, królewskie, nie wiem, po prostu krewetki wielkie. I do tego warzywa, sos pomidorowy, białe wino, wszystko zamykamy w specjalnym naczyniu kataplanę. Zresztą zobaczycie za chwilę. Właśnie mówię, że mamy czosnek z Albanii, z Sarandy, czyli z tego miasta, gdzie się poznaliśmy, z Beatą i Łukaszem. Używamy tylko takiego, bo jest podobno lepszy niż chiński. Gdzieś słyszałem, że jak się rozgniecie czosnek, to uwalniają się w nim jakieś tam cudowne właściwości i podobno jest zdrowszy. Więc tak też robię. Zdecydowanie też szybciej się obiera i mniej z tym jest roboty. Sam dojdą muszy. Jak chcecie przepis na kataplanę, to napiszcie w komentarzu. I udostępnijcie u znajomych. Cudownie, ziemniaczki wspaniałe. Lecą do tego. Idealnie. I na sam koniec, żeby te wszystkie smaki się połączyły, dodajemy białe wino, najlepiej portugalskie. Jak pamiętacie z odcinka o cenach, jest tanio tutaj wino, więc nie ma co żałować, można polewać. Jeszcze mamy, tak jak wam pokazałem, rybę, ale rybę dodajemy na sam koniec. Najpierw pozwolimy temu trochę się podusić, bo ryba jest delikatna i ona potrzebuje dosłownie 10-15 minut, no maksymalnie 20, żeby się zrobić. A wcześniej by się rozpuściła. Gdybym ją teraz dał, to by się rozpuściła. Także zamykamy kataplankę. I na gaz.
zapraszam. Kataplana jest gotowa, zjemy ją, tak jak mówiłem, z pięknym widokiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Uwaga. Pachnie cudownie.